Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co robi Duch Święty, a czego nie robi. Zapraszam. To myślałem, że muszę czekać, aż Duch Święty zacznie mi ruszać ustami sam. I się nie doczekałem, bo to się okazało, że ja mam tymi ustami ruszać, a nie Duch Święty. Tylko trzeba zacząć to robić. I także jak ktoś z was czeka, że że Duch przyjdzie, jakieś, nie wiem, będą takie napięcia w twarzy, to nie będzie takich napięć w twarzy. Tylko trzeba otworzyć usta, tak jak dziecko gaworzy. Logo mamy oczywiście podświetlone na czerwono właśnie ze względu na liturgiczny kolor zesłania Ducha Świętego. Wciąż jeszcze zmieścimy się z tym materiałem w oktawie zesłania Ducha Świętego. Tutaj właśnie uwaga wstępna. Jest to jedno z trzech świąt obchodzone wciąż jeszcze w kalendarzu z mszału z 1962 roku jako święto z oktawą. Tylko trzy święta w tym mszale są obchodzone jako święta z oktawą, czyli celebrowane niejako przez cały tydzień. To jest właśnie Wielkanoc, Boże Narodzenie i zesłanie Ducha Świętego, a więc jest to faktycznie święto, uroczystość wyjątkowa, wyróżniona przez Kościół Święty. I o ile czasem możemy żałować, że nie ma już tak wielu oktaw, jak było w mszałach jeszcze starszych, to jednak to wyróżnienie tych trzech świąt też faktycznie bez wątpienia ma swój sens. No ale dzisiaj kilka słów o tym, jak działa Duch Święty, a jak ewidentnie nie działa. Widzieliśmy też na wstępie taki przykład, gdzie ewidentnie Duch Święty nie działa, ale do niego sobie przejdziemy za chwilę. Najpierw kilka słów pozytywnych, to znaczy kilka słów o tym, jak Duch Święty faktycznie działa, i mamy to w tekstach mszalnych z samej uroczystości zesłania Ducha Świętego. Najpierw w Ewangelii z tegoż dnia słyszymy, że Pan nasz Jezus Chrystus zapowiada, że obdarzy nas pokojem. Słyszymy to właśnie w święto uroczystość, tą uroczystość zesłania Ducha Świętego. A więc ten Duch Święty bez wątpienia ma nas właśnie obdarzyć takim pokojem. Takim pokojem, mówi Pan nasz Jezus Chrystus, jakim ten świat nas obdarzyć nie może. Jest to zupełnie inny pokój. Dlaczego jest to inny pokój? Co to znaczy, że mamy w sercu ten pokój? Człowiek ma w sobie pokój wtedy, gdy ma to, co kocha, i jednocześnie nie boi się, że to utraci, nie boi się tego utracić. To jest człowiek szczęśliwy. No i właśnie ma wtedy w sercu pokój, gdy ma to, co kocha, i nie boi się tego utracić. I faktycznie ten świat może próbować obiecywać nam jakiś pokój, jeśli tylko zrobimy to i to, będziemy mieli to i to. Może nam różnymi zewnętrznymi dobrami, czy to materialnymi, czy niematerialnymi, czy to począwszy właśnie od jakiegoś tam majątku, przez dobre imię, aż po jakieś relacje międzyludzkie. Wszystkie te zewnętrzne rzeczy ten świat może próbować nam obiecywać i obiecywać, że to są to, jak to zrobimy i tutaj zadbamy o to, to jest to nieutracalne praktycznie, to jest pewne, jesteśmy zabezpieczeni. Ten świat faktycznie może próbować nam obiecać taki pokój, ale oczywiście to jest kłamstwo, to jest oczywiście ułuda, bo wszystko, co jest zewnętrzne, bardzo łatwo może zostać utracone i jest to jedno z takich w ogóle ważniejszych doświadczeń w ludzkim życiu. Właśnie ta kruchość tych wszystkich dóbr zewnętrznych. No a więc ten świat z jednej strony łudzi nas takim pokojem, z drugiej strony ten pokój, którym chce ten świat nas obdarzyć, to jest pokój niewolnika, to jest pokój zniewolenia, pełen zniewolenia. Dlaczego? Dlatego, że zawsze, gdy źródłem naszego pokoju będzie jakaś rzecz zewnętrzna, to stajemy się od niej zależni. A to nie jest godne człowieka, żebyśmy uzależniali nasz pokój od jakiejś materialnej rzeczy. Co więcej, nawet od drugiego człowieka nie powinniśmy uzależniać naszego pokoju. Dlaczego? Dlatego, że nasze serce jest stworzone dla czegoś większego. Nasze serce, nasz
umysł i wola są stworzone do rzeczy nieskończonych i mogą znaleźć prawdziwy, nieutracalny pokój tylko w Bogu. I gdy próbujemy się przykleić do właśnie jakichś rzeczy zewnętrznych, rzeczy tego świata, gdy próbujemy tam znaleźć ten pokój, na jakąś sekundkę może uda się znaleźć taką namiastkę tego pokoju, ale tak naprawdę cały czas tam będzie właśnie taka drżączka, albo drżączka, kiedy dobiegnę do tego celu, albo drżączka, co zrobić, bym nie utracił tego, co uzyskałem. I jednocześnie oczywiście no, człowiek wtedy w jakimś sensie traci tą swoją godność, bo traci tą wolność tego dziecka Bożego, tą wolność tej istoty rozumnej, która jest stworzona do rzeczy wielkich, do rzeczy nieskończonych i ta istota rozumna, zdolna pojąć te ogólne pojęcia, przykleja się tutaj do rzeczy materialnych i goni za nimi naturalnie w sposób nieumiarkowany, bo jeśli pokój, jeśli źródłem naszego pokoju jest coś tutaj na zewnątrz, to przecież jesteśmy gotowi, żeby wszystko zrobić, żeby tej rzeczy bronić. Jesteśmy stworzeni dla rzeczy nieskończonych, jesteśmy stworzeni dla samego Pana Boga i tylko w Nim znajdziemy ten prawdziwy, nieutracalny pokój. Dlaczego tylko Bóg może obdarzyć nas tym nieutracalnym pokojem? Dlatego, że gdy Duch Święty przyjdzie do naszego serca, gdy staniemy się taką świątynią Ducha Świętego, to dobro nieskończone z jednej strony faktycznie jest w stanie wypełnić wszystkie nasze oczekiwania, ale to dobro jest również nieutracalne poza wypadkiem, gdy sami wyrzucimy Pana Boga z naszego serca, z naszej duszy przez grzech ciężki. A jeśli nawet to nieszczęście nam się przez jakąś słabość zdarzy, to łatwo możemy to dobro znowu odzyskać. I tak faktycznie, gdy w Panu Bogu szukamy tego naszego pokoju, gdy On jest źródłem naszego pokoju, gdy Jego kochamy ponad wszystko, a później wszystko inne w Nim, przez Niego i dla Niego, gdy On jest źródłem naszego pokoju, wtedy możemy osiągnąć tutaj na ziemi największy pokój, jaki tylko się da tutaj osiągnąć. Oczywiście on nie jest całkowity, dlatego że tutaj na ziemi wciąż jeszcze nasz stan jest niepewny, dlatego że tak, tutaj wciąż jesteśmy jeszcze chwiejni i nie jesteśmy pewni naszego zbawienia. Natomiast jesteśmy najbliżej tego niebiańskiego pokoju, tego pokoju wynikającego już z tej pewności, dlatego że tylko i wyłącznie nasza wola może nas oddzielić od tego obiektu, od przedmiotu naszej miłości. Tylko nasza wola. I oczywiście, że możemy powiedzieć, no ale przecież moja wola, ja nie ufam tej mojej woli. Jeśli nie ufasz swojej woli, to czemu masz tutaj zaufać? To znaczy, jeśli zewnętrzne sprawy mogą przez przypadek zostać zniszczone, zewnętrzne rzeczy mogą, tak, wojna, prześladowanie, cokolwiek, tak, ludzie mogą zostać łatwo zabici, życie rodzinne łatwo może się rozpaść. I oczywiście możemy powiedzieć, no tak, no ja też pokusa przyjdzie, łatwo mogę wpaść w jakiś grzech. I równie łatwo możesz łaskę uświęcającą odzyskać, przystępując do sakramentu spowiedzi. A jeśli nie będziesz miał takiej możliwości, to prosząc Pana Boga o ten żal doskonały. Człowiek, który żyje cały czas, który ukierunkował swoje życie na Pana Boga, który w Panu Bogu szuka swojego źródła pokoju, to jest człowiek, który jak najbardziej może mieć nadzieję na to, że gdyby się tak zdarzyło, że wpadnie w stan grzechu ciężkiego i nie będzie mógł się wyspowiadać, jak najbardziej może mieć nadzieję, powinien mieć nadzieję, że tą łaskę żalu doskonałego dostanie, bo człowiek, który chce, naprawdę swoją wolę tak ukierunkował, no, to jest człowiek, który robił to, co mógł. A skoro my robimy to, co możemy, to dlaczego Pan Bóg miałby nas wtedy od siebie odrzucić? Więc tak, oczywiście, że nasza wola będzie czasami słaba, oczywiście, że ona może ulec wobec jakiejś pokusy, wobec jakiegoś grzechu, ale najważniejsze jest to, żeby skupić się na tym, żeby nasza wola nie kochała niczego oprócz Pana Boga, nie kochała niczego poza Panem Bogiem. To jest lepsze niż oprócz Pana Boga, poza Panem Bogiem. Co to znaczy? Prosty sprawdzian. To znaczy, jeśli
coś kochamy tak bardzo z tych rzeczy stworzonych, że jesteśmy w stanie grzech popełnić, żeby to osiągnąć lub zabezpieczyć, to znaczy, że kochamy to poza Panem Bogiem. To znaczy, że to nie jest tak, że nasza miłość jest ukierunkowana na Pana Boga i wszystko w Nim, przez Niego i dla Niego, tylko no, jest trochę do Pana Boga, ale też jest do innych rzeczy. Coś kochamy poza Panem Bogiem, niezależnie od Pana Boga. To jest miłość nieuporządkowana i właśnie takie nieuporządkowane miłości sprawiają, że nie potrafimy znaleźć tutaj na ziemi pokoju. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ta miłość jest podzielona, no to wtedy szukamy różnych tych przedmiotów, w różnych rzeczach szukamy naszego pokoju. I wtedy ten nadprzyrodzony nasz cel, wtedy sam Pan Bóg jest jednym z takich celów, które sobie wybraliśmy, mniej albo bardziej ważnym, ale tylko jednym z wielu. A więc gdy te inne są zagrożone, no to będzie to ten pokój burzyło. I oczywiście Bóg jest Bogiem zazdrosnym, nie znosi tego, żeby być pośród jakichś stworzeń takim obiektem ludzkiej miłości. On jako nieskończony jest jedynym, co może, który może zapełnić nasze serce, a my próbujemy jeszcze obok sobie jakieś tam rzeczy chapać po to, żeby dlaczego? Dlatego, że ulegamy jakimś zmysłowym pokusom w ten czy inny sposób. To nie myślmy tylko o jakichś zmysłowych przyjemnościach. To może być też zmysłową pokusą. Jest to również pokusa do jakiejś pychy, do wynoszenia się, do szukania jakiegoś nadmiernej troski o dobre, o swoje własne dobre imię. A więc te rzeczy, przez to, że poznajemy, najpierw nasze poznanie zaczyna się od poznania zmysłowego, przez to te rzeczy zmysłowe są faktycznie nam bliskie i dlatego łatwo mogą nas chwycić, dlatego łatwo mogą sprawić, że Bóg, który nie, jest jedynym, który może nasze serce zapełnić, że On jednak poznajemy Go jakby w drugim kroku, dopiero przez tą refleksję, dopiero przez tą abstrakcję. I dlatego może się zdarzyć, że te rzeczy doczesne w jakiś sposób nasze serce skradną, przechwycą. Naszym zadaniem jest pilnować, żeby wszystko stworzone, kochać jako stworzone właśnie, jako stworzenie. Wszystko w Panu Bogu, przez Pana Boga, dla Pana Boga. Wtedy, gdy wszystko tak ukierunkujemy na tą jedną miłość, wtedy faktycznie znajdziemy ten prawdziwy pokój. I oczywiście to jest wielkie, wielkie wyzwanie. To jest oczywiście praca na całe życie. I tą pracę wykonujemy przede wszystkim właśnie w ten sposób, że likwidujemy wszelkie nieuporządkowanie w miłości do stworzeń. Czyli jeśli widzę, że ryzyko utraty czegoś z rzeczy doczesnych wzbudza we mnie ogromne przerażenie, to już warto się zastanowić, tak? Czy przypadkiem nie ma jakiegoś nieuporządkowania. Zastanawiam się wtedy, czy byłbym gotów, żeby popełnić grzech po to, żeby coś uzyskać z tych rzeczy, albo żeby to obronić. Jeśli byłbym, no to znaczy, że jest tutaj jakieś nieuporządkowanie. Proszę wtedy Pana Boga w modlitwie, przystępując do sakramentów: Panie Boże, daj mi siłę, aby tą miłość naprawdę oczyścić, ukierunkować na Ciebie, żeby to było wszystko kochane przez Ciebie, w Tobie i dla Ciebie. I wtedy te osoby, bo w przypadku osób może jest to szczególnie niebezpieczne i drastyczne, wtedy te osoby, czy też rzeczy, czy to dobre imię nasze, wtedy one nie stracą, bynajmniej włożone na swoje miejsce, odpowiednio wciągnięte w ten prąd tej miłości do Pana Boga, to wszystko też zyska więcej, niż my będziemy w stanie w jakikolwiek sposób dać. Ustawione na swoim miejscu, to faktycznie, jeśli mówimy o ludziach, rodzinie na przykład, to ta rodzina będzie szczęśliwa. Tak, te obowiązki, wypełniając dobrze obowiązki wobec rodziny, począwszy od tego podstawowego, czyli od tej prawdziwej miłości. Prawdziwej miłości to jest w Bogu, przez Boga i dla Boga. Wtedy nic lepszego dla tej rodziny, dla tych ludzi zrobić nie można, niż właśnie ich w tą jedną wielką miłość wciągnąć. I przez tą pracę faktycznie powoli, powoli, to jest praca na całe życie, powtarzam jeszcze raz, ale powoli możemy znaleźć ten prawdziwy pokój, którego nie są w stanie wzruszyć, zburzyć nawet największe zewnętrzne ciosy. Druga scena, którą Kościół Święty nam w uroczystość zesłania Ducha Świętego pokazuje, no to oczywiście Dzieje Apostolskie i właśnie samo zesłanie Ducha Świętego. I ta scena jest nam bardzo potrzebna po to, żebyśmy dostrzegli, jak Duch Święty faktycznie działa. I to właśnie w kontekście tych współczesnych pseudo-charyzmatycznych akcji okołoliturgicznych, co widzieliśmy na początku, to jest szczególnie istotne, żeby to zrozumieć. Jak Duch Święty działa? No,
zobaczmy, ten Duch Święty wstępuje na tych apostołów i co oni robią? Wychodzą i nauczają o Panu Jezusie, przemawiając we wszystkich językach, i tam są ludzie, którzy te języki właśnie rozumieją, słyszą to, słyszą, jak ci wszyscy ludzie przemawiają w tych językach, głoszą wielkie dzieła Boże. A więc tutaj nie jest najważniejsze w tym to, że dzieje się coś wyjątkowego. Najważniejsze jest to, że została w ten sposób umożliwiona przez to mówienie językami, został umożliwiony przekaz Ewangelii. Nakaz Pana Jezusa, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzczące w mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego, zostaje wypełniony dzięki temu wyjątkowemu darowi Ducha Świętego, dzięki temu, że apostołowie mogli przemówić w różnych językach. I tak też święty Tomasz wyjaśnia charyzmaty, łaskę, darmo dane, jako będące wyjątkowe dary Ducha Świętego, będące dane w służbie głoszenia Ewangelii. I to jest tutaj kluczowe. One są w służbie głoszenia Ewangelii. Duch Święty, gdy przychodzi, pozwala w ten sposób dotrzeć do ludzi. To, co widzieliśmy przed chwilą, działa natomiast dokładnie odwrotnie. Duch Święty przekazuje Ewangelię i czyni cud, aby przekazać treść. Natomiast to, co robią, to, co widzieliśmy przed chwilą u jezuitów w Łodzi, jest dokładną odwrotnością. Tam rezygnuje się z przekazu na rzecz gaworzenia, na rzecz bełkotu. A więc wycinamy przekaz, nie oczekujemy bynajmniej, tam nawet nie chodzi o to, że ktoś kusi Boga, żądając od Niego cudu, daj mi teraz ten cud. To jest nawet coś więcej. Tam ci bohaterowie, pseudo-charyzmatyczni bohaterowie, rezygnują z przekazu, rezygnują z nauczania i bełkoczą i twierdzą, że Duch Święty to wykorzysta. Ja nigdzie nie przypominam sobie takiego fragmentu, w którym Pan nasz Jezus Chrystus by mówił, że macie bełkotać, idźcie i bełkoczcie pośród wszystkich narodów. Święty Paweł nawet w kontekście faktycznie prawdziwego charyzmatu, w którym, gdzie ktoś zostaje przez Ducha Świętego natchniony, żeby mówić w obcym języku, mówi, że jeśli nie ma takiego, co by tłumaczył, to niech zamilknie ten, którego przecież Duch Święty natchnął, żeby w tym języku mówić. A tutaj teraz bohaterowie posoborowej odnowy nie tylko nie wypełniają tego nakazu świętego Pawła, ale robią dokładnie odwrotnie. Czyli Duch Święty nie daje im tego natchnienia, żeby przemawiać w językach, no to my będziemy bełkotać, tak? Widzimy to Słowo Boże. Święty Paweł stawia ten charyzmat języków w służbie przekazania Ewangelii, a dzisiejsi bohaterowie pseudo-charyzmatycznej odnowy robią dokładną odwrotność. Już nawet nie chcą przekazywać tej Ewangelii, nie chcą czekać na jakiś wyjątkowy dar, już nawet nie robią tego, o co oskarżałem charyzmatyków, że kuszą Pana Boga, żądają, że ty musisz teraz nam dać taki i taki cud, tylko mówią, no dobra, cudów, nie mamy, my sobie będziemy bełkotać i to będzie nasz dar języków i ty, Panie Boże, coś z tym zrób. Znowu jest to forma kuszenia Pana Boga. Spojrzymy teraz na tą scenę, której fragment pokazałem na początku, bo faktycznie moim zdaniem jest to coś naprawdę szokującego. Pomodlimy się jeszcze o modlitwę w językach dla tych, którzy się nie modlą w językach. Kto z Was chciałby tak rozpocząć się modlić, to Wam powiem, że jak ja zaczynałem tak się modlić, to było ze 20 lat temu prawie, to myślałem, że muszę czekać, aż Duch Święty zacznie mi ruszać ustami sam. I się nie doczekałem, bo to się okazało, że ja mam tymi ustami ruszać, a nie Duch Święty, tylko trzeba zacząć to robić. I także jak ktoś z Was czeka, że to Ty, to że Duch przyjdzie, jakieś, nie wiem, będą takie napięcia w twarzy, to nie będzie takich napięć w twarzy. Tylko trzeba otworzyć usta, tak jak dziecko gaworzy. Może pamiętacie ten widok. Ja mam siostrę 13 lat młodszą, więc pamiętam ten widok, jak tak bawi się ustami, jak gaworzy i wydobywa wow, różne dźwięki. To na tym polega modlitwa w językach, a później Duch Święty w to wejdzie. Tak jak się uczyliśmy modlitwy Ojcze Nasz, co my z tego rozumieliśmy wtedy? Był taki wierszyk, jak mówiliśmy, a potem Bóg to wypełnił i dzisiaj ta modlitwa nas czyni nowymi. Jak chcesz, nie na siłę, ale jak chcesz
tak gaworzyć z Jezusem, z aniołami, w taką modlitwę chcesz wejść, to przypomnij sobie Bobasa, którego miałeś w domu, albo siostrę, albo brata, albo dziedziusia, i te usta, jak pomalutku wykrzywia, tak fajnie, ładnie, i wydobywa dźwięki. Spróbuj zrobić to samo. Duch to wypełni. Zapraszam teraz, Duchu Święty, daj nam odwagę do takiej modlitwy, właśnie modlitwy w językach, gaworzenia, i wejdź w tę modlitwę. Daj nam nową modlitwę w językach, Duchu Święty. Daj nam nowy smak tej modlitwy. Daj nam, Duchu Święty, więcej. Kiara lara la tianna na nara la tita tai. Kiara lara la tia tita tara lara la tia tata ke tai. Być może niektórzy z was dzisiaj modliliście tak pierwszy raz. Ja jak się modliłem tak pierwszy raz i skończyłem, to myślałem, że jestem stuknięty. Więc jak ktoś z was ma takie doświadczenie, że jest stuknięty, to im więcej będziesz się tak modlił, to stopniowo to przechodzi. Materiał jest już starszy, sprzed 5 lat, natomiast ja dotarłem do niego dopiero teraz, gdy jeden z naszych księży mi go podesłał, to ja naprawdę nie wierzyłem własnym uszom. Słyszałem już kiedyś taką teorię, że pojawiają się takie idee wśród charyzmatyków, że tak naprawdę to działanie Ducha Świętego nie jest potrzebne, tylko po prostu my właśnie sobie tak będziemy tak improwizować i to też Duch Święty przecież wypełni. Słyszałem takie teorie, ale tak trochę im nie dowierzałem. Myślałem, że to jakieś takie margines wśród charyzmatyków. Myślałem, że oni jednak przede wszystkim grzeszą takim kuszeniem Pana Boga, próbą wymuszenia takiego charyzmatu. Bo rozumiemy, że to jest forma wymuszenia, to znaczy, gdy zbieramy się i tak modlimy się teraz, Panie Boże, daj nam tak odczuć Twoją łaskę, daj nam odczuć Twoje działanie. Jeśli chcesz, to pozwól nam przemówić w językach. Nawet jeśli tam pada, jeśli chcesz, no to jeśli ta wspólnota się gromadzi i tak 2 godziny sobie tam grają na gitarkach i tak męczą, Panie Boże, daj, to jest to z jednej strony kuszenie Pana Boga, z drugiej strony może być rodzaj takiej psychomanipulacji, że w końcu właśnie po prostu u kogoś to zaskoczy, tak, na zasadzie, że jego własne natchnienie, własne wyobraźnia zadziała po prostu w formie takiego placebo, tak, i zacznie właśnie bełkotać i gaworzyć. Czegoś takiego bym się spodziewał, natomiast ojciec Lecław idzie dalej i postanawia w ogóle ogłosić, że to tak jest, przed pełnym kościołem ludzi. Kapłani stoją tam dookoła i wszyscy zebrani słyszą, jak on to mówi, i im się to podoba. Ja, to jest ten moment, w którym należy powiedzieć: ludzie, co tam się w ogóle wydarzyło? Czy tym wszystkim zebranym naprawdę to się podoba? Naprawdę wam się to podoba, że on każe wam wyłączyć rozum, działać nieracjonalnie, każe wam bełkotać i twierdzi, że to będzie, Duch Święty to wypełni. Skąd na Boga, skąd ty wiesz, człowieku, że Duch Święty to wypełni? Jakie przesłanki z Pisma Świętego, z tradycji Kościoła, z Bożego objawienia masz, żeby zakładać, że jak będziesz działał jak idiota, jak będziesz działał jak człowiek, jak to się dzisiaj mówi, jest, są takie nowe wytyczne od prezydenta Warszawy, jak należy mówić, a propos chorób psychicznych, nie należy mówić chory psychicznie, tylko będący w kryzysie psychicznym, albo jakoś tak, albo doświadczający kryzysu psychicznego, a więc naśladujesz takich, mówię do Remigiusza teraz, naśladujesz takich ludzi będących doświadczających kryzysu psychicznego i bełkoczesz, tak, jak dziecko albo osoba nieużywająca jeszcze rozumu. I jakie masz przesłanki do tego, że Duch Święty to wypełni? Gdzie Pan Bóg mówi, że masz nie używać rozumu? Człowieku, przecież to jest w ogóle jakaś fanaberia, jakaś własna fantazja. To zły duch nie chce, żebyśmy używali rozumu. To on próbuje człowieka zepchnąć na poziom tych niższych władz duszy.
gdy Pan nasz Jezus Chrystus mówi, że bądźcie jak dzieci, że do takich należy Królestwo Niebieskie, to pamiętajmy o tym, że mówi również, bądźcie przebiegli jak węże, a niewinni jak gołębie. A więc nie mamy być głupi, to nie o to chodzi, gdy mamy być jak dzieci, to nie o to chodzi, że mamy nie używać rozumu, bo mamy być jednocześnie przebiegli jak węże. A więc mamy działać stricte racjonalnie, ale jednocześnie wyróżnia się taką niewinnością, prostotą wobec Pana Boga. Ale niewinność i prostota to nie oznacza, że mamy rezygnować z używania rozumu. Bądźcie roztropni jak węże. Wy natomiast raczej ulegacie podszeptom węża i wyłączacie wasz rozum. I no, pasterze, którzy każą owcom wyłączać rozum, stoją w liturgicznych szatach, w kościele. Tam mają wypełniać nakaz Pana Jezusa. Idźcie, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I czyli mają przekazać Ewangelię, mają przemówić na tym poziomie właśnie rozumowym, przekazać tą treść objawienia. I co oni robią? Bełkoczą i każą ludziom bełkotać. Mówią, wyłączcie wasz rozum, działajcie jak bezrozumne zwierzęta, a Duch Święty to wypełni. Duch Święty na pewno tego nie wypełni, bo nigdzie nie powiedział, że coś takiego mamy robić. To inny Duch to wypełnia. Inny Duch to wypełnia i no Boga, przecież to widać. Przecież to widać, że to nie może pochodzić od Ducha Świętego. To nie ma nic wspólnego z Bożym objawieniem. Te cyrki, które oni tam robią, one, to jest tak nienaturalne. To nosi tak wyraźne znamiony działania nieczystego ducha, bo on nienawidzi ludzkiej natury. On nienawidzi naszego rozumu. On chce właśnie nas degradować, chce nas sprowadzić do poziomu bezrozumnych zwierząt w ten czy w inny sposób. Czy to wciągając w takie bezrozumne używanie przyjemności tego świata i na przykład właśnie wszystkie te degradacje na poziomie płciowym, to jest właśnie to odcięcie od rozumu. Rozum rozpoznaje cel, po co jest ludzka płciowość, natomiast po prostu zmysłowość pragnie przyjemności i to jest typowe działanie złego ducha. Odciąć to używanie rozumu, tak żeby tylko pozostała sama przyjemność. I tutaj w kościele Soborowa Odnowa robi dokładnie to samo. Odcina używanie rozumu. Służbę Bożą wykorzystujecie do tego, żeby bełkotać. Służbę Bożą wykorzystujecie do tego, żeby człowieka degradować. To jest gorsze. To jest gorsze niż te patologie dzisiaj około zamieszania genderowego. To jest dużo gorsze. Dlaczego? Dlatego, że świątynię Bożą wykorzystujecie do tego, żeby wyłączać rozum, żeby degradować człowieka do poziomu zwierzęcia. Jesteście gorsi niż ci wszyscy prześladowcy Kościoła. Jesteście gorsi niż ci wszyscy komuniści i fałszywi ideolodzy, którzy dzisiaj atakują, powiedzmy, wiarę i Kościół z zewnątrz. Wy jesteście od nich dużo gorsi, bo wprowadzacie ten swąd szatana do Kościoła. To jest cytat z Pawła VI, waszego przez was uważanego przecież za świętego. Znowu, nie to, że deklaruje jakoś, że nie jest święty. Znamy to nasze podejście, to znaczy nie wstrzymujemy się z oceną posoborowych kanonizacji do czasu, gdy przyszła magisterium rozstrzygnie, jak tę kanonizację traktować. Został ten proces uproszczony i naprawdę nie jestem teraz kompetentny, żeby rozstrzygać, że ten jest, ten nie jest. Niech się przyszłe magisterium tym zajmie, ale przez was uważany za świętego, tak, kanonizowany według tych nowych procesów kanonizacyjnych, Paweł VI, a nie pamiętam, czy on już jest kanonizowany, czy beatyfikowany, wszystko jedno, przez was uważany za błogosławionego, czy świętego, mówi o tym, że swąd szatana jakąś dziurą wszedł do kościoła. To ja wam pokazuję, to jest ten swąd szatana i to już jest taki swąd szatana naprawdę na takim poziomie, że już się nic nie da zrobić. W sensie jak ludzie cieszą się, że się im rozum wyłącza i każe im się bełkotać w kościele, no to już jest koniec, tak? To jak mam do takiego człowieka przemówić, jak on już rozumu nie używa? Już go szatan ma w swojej dłoni. Ludzie, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Słuchajcie, co Pan Bóg do was mówi w Bożym objawieniu, które otrzymujemy zarówno w Piśmie Świętym, jak i w tradycji Kościoła. Tam nie ma nic z takiego bełkotu. A więc to się
święto, uroczystość, zesłanie Ducha Świętego. Jeszcze zdążymy z publikacją materiału na oktawę Ducha Świętego. Nie dajmy się przerazić i zaniepokoić tym liturgicznym patologiom w wykonaniu łódzkich jezuitów. Duch Święty potrafi tym ogniem swoim oczyścić Kościół. My dbajmy o to, żeby nasza miłość naprawdę była ukierunkowana na Pana Boga, żebyśmy wszystko kochali w Nim, przez Niego i dla Niego. I w ten sposób też najlepiej przyczynimy się do oczyszczenia Kościoła. Tak jak powiedziałem, że tu już nic nie da zrobić w przypadku ludzi, którzy porzucili swój rozum. Na poziomie naturalnym nic się nie da zrobić. Natomiast uświęcając nas samych, trwając w tym pokoju, trwając w tej prawdziwej miłości, gdy staniemy się dobrymi narzędziami do przekazywania łaski, wtedy faktycznie Pan Bóg będzie wiedział i potrafił zrobić to, co zrobić trzeba, żeby duszę do zbawienia doprowadzić. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.